kierunku główkowym będzie Paweł Has. Has ładnie opanował piłkę. Jesteśmy na lewej stronie boiska. Paweł Has, pierwszy groźny strzał i strzał, który mógł zaskoczyć w jakimś stopniu. Szymon Feret teraz. Paweł Has. Paweł Has, drugi strzał w dniu dzisiejszym Pawła Hasa i drugi raz niecelnie. Nic groźnego z tego nie wyszło, bo Dominik Maluga ostatecznie do piłki nie doszedł. Prawa strona boiska, jeszcze raz Awia i mamy gol. Nie mamy gola, ale była znakomita sytuacja. Krystian Mroczek strzelał z główki w swojej drużynie. No i nadział się teraz na nogę Wojciecha Białka. Białek pędzi lewą stroną, Kantor musi wracać, naprawiać swój błąd. Będzie wrzutka, Białek z prawej nogi, ale dobrze ustawiony Marcin Pietryka. I nic groźnego, z jakim podróżują zawodnicy RS-owi, no to i widać jednak małą przepaść, ale liczy się to, jak wygląda gra na boisku. A teraz popatrzmy, drodzy Państwo, cóż to była za sytuacja. No, zupełnie nie upilnował Mateusz Kantor. No i nie udało się tutaj Pawłowi Hasowi dojść do tej piłki, ale poszedł teraz w kiwkę Piotr Piotrowski. 36. minuta meczu. Nudnego meczu, rzut wolny dla RS-owi. Linia boczna, gol! Ależ mamy bramkę niesamowitą. 1-0. Bramkę dla... Czterdziesta czwarta minuta meczu. No i szansa dla RS-owi. Prawa strona boiska z numerem 14. Kaliński. Ogrodnik, ale strzela wprost w korpus Mateusza Jarzynki. Zobaczmy, co tutaj z tego się rozwinie. Prawa strona boiska. Michał Ogrodnik. A w środku już jego koledzy. Ogrodnik. Czy przejdzie Malugę? Przechodzi Ogrodnik Malugę. Zagrywa. Wycofuje piłkę. Gol! 1-0. RS-owia prowadzi. Szymon Kaliniec otwiera wynik tego. Do bramki Piotra Piotrowskiego. Popatrzmy. Ogrodnik. Kto tą akcję zamknie? 2-0. RS-owia 2. Awia 0. No to już chyba jest tutaj po zamianie. Wykonywanie, to jest rzut z autu właśnie Konrad Domoń, ale zbyt delikatne to, nie ma już chyba więcej siły, żeby wrzucić tę piłkę jeszcze dalej, ale Paweł Has utrzymuje się przy piłce, nie mamy rzut karny, tak, kopnięty tam Paweł Has, zaraz sędzia pozwoli wyegzekwować ten rzut karny. Bartłomiej Buczek, gol, 3-0, Bartłomiej Buczek nie wyciął intencji Buczka. Piotr Piotrowski rzucił. Czy to jest dobry przepis o tym, aby aż tak wiele zmieniać. A teraz Aleś Spryd z numerem 10 Michała Ogrodnika, drodzy Państwo. Uciekł za pleców obrońców, no i był faulowany chyba. Czerwona kartka, ale Michał Ogrodnik niesamowicie. Zdobywają piłkę. A teraz samodzielnie Aleksander Drobot. On też się może dzisiaj w tym meczu podobać. Pyrdek, 20 metr Pyrdek, ale prosto w ręce Piotra Piotrowskiego. To zabiera im to kibiców. No, przemiliśmy po prostu taką postawę, bo szkoda. A to Słowa teraz była szansa na 4-0. Dobrej sytuacji. 10 i radzą sobie całkiem nieźle, bowiem od tego czasu co prawda tylko jedną bramkę stracili z rzutu karnego, ale sobie też jakoś sobie nie stwarza sytuacji. Popatrzmy teraz, szansa David Kwiek z lewej nogi, ale sędzia kończy już spotkanie. 3-0.